Cześć, w sobotę. Dzisiaj na luzie. Dzisiaj tylko chłopaki potną papę i zabezpieczymy już poziomą warstwę czarnym mazidłem, dysperbitem. Nie wiem, jaki tam tu na miejscu będzie, ale tam w tej hurtowni mamy brać i tak jest dogadane. Tak więc wyśniemy, pomalujemy, zagruntujemy. Właściwie nie pomalujemy, zagruntujemy, żeby w poniedziałek musi być gotowa izolacja pozioma przeciwwilgociowa na gotowca oraz narożniki, pierwsza warstwa muszą być wytyczone, czyli pierwsza warstwa bloczków. Kawa muruje po swojemu, ja mu się nie wpierdzielam w interes, bo robi to bardzo dobrze, naprawdę lepiej ode mnie, ma swój sposób, robi to po swojemu, ja mu dałem wolną rękę, daję mu wolną rękę wielokrotnie, tak więc ważne, żeby było zrobione finalnie ok, żeby było zrobione na czas i żeby wymiar się zgadzał i ja więcej nie oczekuję, naprawdę. A czy to będzie robił w sposób taki, siaki czy owaki, nie wnikam w to, tak naprawdę nie interesuje mnie to na dobrą sprawę. Ważne, żeby było zrobione poprawnie, wiązanie, poziome i zewnętrzne lico i tyle. A jest naprawdę murowanie bloczków fundamentowych, bloczków betonowych, to jest jedna z czynności, która kawie wychodzi najlepiej, to trzeba też przyznać i mówię o tym otwarcie i uczciwie, tak więc to robi naprawdę bardzo, bardzo dobrze, według, naprawdę robi to niemalże idealnie jak dla mnie, tak, czyli robi to stosunkowo szybko, robi to poprawnie, jest super. Generalnie w tym wypadku, jeżeli chodzi o zero czy też o same ściany fundamentowe, jest to zrobione naprawdę ok, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały te sprawy na początku, to w życiu bym nie sądził na początku, że on dojdzie do takiego skilla i że będzie to robił naprawdę w takiej formie. Popatrzeć gdzie, co jak. Dzisiaj mamy plan taki, żebym zorganizował bloczki, piasek. Tu chyba do murowania, co? Do zaprawy. Piasek tu wam wpierdzielę, nie? Zaraz załatwimy. Trochę więcej pójdzie, to trzeba będzie wziąć zdychę. Z 8 ton trzeba będzie wziąć. Zobacz jak ten, jak deszcz zrobił robotę. Mówił. Wszystkiego nie wsypuj. A jak tam robiliśmy? Tak, tak. Mówiłem kawie wczoraj wieczorem, dzwoniłem, bo byłem zobaczyć, że tak lało, że zrobiło strukturkę, nie? Ładnie wyszedł. Co miał wyjść nieładnie kawa? Ja jestem zadowolony. To najważniejsze. Ale ci powiem, że na przykład tak jak zauważyłem ostatnio, że jak beton fundamentowy do rozszalowowania to stoi 2 dni, nie? Lepiej. Lepiej jest. Bo się nie narożniki, nie? Tak. Dzisiaj można byłoby tylko ten. Nie kruszy się. Dzisiaj nie ruszamy tego nawet. Wiesz co, dzisiaj tylko będzie można pomalować czarnym górę. Nawet, żeby już było na poniedziałek. Po deskach można. Tak, tak. Normalnie po deskach pojedziemy całość i będzie na poniedziałek wtedy jak znalazł, nie? Taka, żeby była ta miotła na ten. Do malowania taka miotła. Wałek na normalny. To będzie trzeba zamieść, bo to deszcz spowodował, że trochę taki mocno padało. Trzeba będzie zamieść i wtedy dopiero. Dobra, ja jadę z tym druciakiem, tym sztywną miotłą, czy tą... Sztywną, no, sztywną polecisz. Dobra, kawa, to co, jedziesz po papę? No. Ile, liczyłeś? Nie. 12. 65 metrów bieżących. Rolka ma 5 metrów, 13 rolek weź. 13 rolek, tej 4... 4,2. Taka, żeby 4,2 chociaż była, taką bierz. 10 rolek. 12. 12. Bo ja ten, wiesz, o której wstałem? O 3 rano. Te? Czemu? Jak usnąłem, ten twój telefon tylko mnie obudził. Wczoraj wieczorem? No, zdenerwował mnie. Czym cię zdenerwował? I poszedłem dalej. No, widziałem, śpi. Ja też nieraz się zdrzemnę, to nie ma co. Ale dobra, okej, to kawulec, lecisz po papę, Paweł, zamiataj tą grubą miotłą, sztywną, a ja lecę do jeziaka po piasek. Ja jadę pierw po tego. Kawa, weźmiesz od razu, weź bańki, od razu paliwo kup. Słyszysz? Ja pojadę, zostawię tu oczywiście skarpówkę w tej chwili i jadę na Myśliborzyce, muszę wziąć widły. Widły ważą 250 kg, tak więc nie ruszamy ich ręcznie, bez sensu, szkoda roboty. A przy okazji zabiorę ze sobą baniak, bo wodę będziemy mieli tutaj od mamy, ale do baniaka jest wygodniej, czyli baniak wrzucę do środka na paletach, woda będzie do baniaka, bo wiadro z baniaka nalać to jest 2 sekundy, dosłownie 3, a z wężem się pierdzielić, przyciągać go za każdym razem, tak więc będzie zrobione w ten sposób. I tu oczywiście będzie stanowisko pracy, tutaj będzie przygotowane. To jest bajunia, to co odkryliśmy. Dzięki jednemu z widzów zresztą. Czyli ta pompka. Fabrycznie to jest robione, tak więc super sprawa.
A ja się pierdzielisz tym tyle razy, że szok. Sitko jeszcze. Idzie mama. O, jest to krótko. Tutaj! Piasek pukany przyjechał. Jakby ktoś szukał w myśli Bożej, to co? U Jeziaka, u Wojtka, czy to akurat Szymon? No tak naprawdę tylko tutaj można kupić, u nich póki co, tak więc... Jakby ktoś szukał, to tu, pukany jest. Także ja sięgnął tam, żebym nie jeździł za dużo. Tu niech mi sypie. A, bo niech sypie tam. Muszę miejsce trochę zrobić na busa, na bloczki, bo kurde, to się zjedzie wszystko, a tu pójdzie z 1000 bloczków stąd. Tam nie kombinował. Gdzie na dole? Tutaj? Dobra. Co tu za korzenie? Co tu rosło coś? Gdzie pewnie już rzucone wcześniej z tych drzewek. Tu jeszcze tylko zrobię, bo tu też już będzie od razu do wjazdu z piaskiem zasypowym, bo nie da się stamtąd rady złamać, z tamtej strony łódka, tylko z tamtej będzie woziła, czyli tam gdzie Jeep już będzie się łamała. Tak jak ostatnio przywoził tutaj, bo to już trzeba sobie przygotować, bo na Jabłonkową jak pojadę, to tam mam znajomych trochę mieszka, to myślę, że tam będę zostawiał mecelaka, żeby nie latać co chwilę, nie jeździć nim bez sensu. Tak? Musimy z kawą przerzucić zbrojenia teraz, co? Zbrojenia musimy przerzucić i zabiorę widły przy okazji i baniak. Ale tu kurczę myśleliśmy, że sobie poradzimy, tak więc musimy je przesunąć ręcznie wszystkie, bo szkoda kochy do takiego przesuwania. Aha, wielokrotnie pytaliście o... One są podstemplowane, zobaczcie, one nie leżą na kostce, są podstemplowane w większości, tak więc spokojnie. Nic nie będzie kostce, umyję się. Czekaj, myślę, kawa, no, spoko. Ty, a dawaj ją na trawę, co? No, i tak trawy teraz nie będzie. Pewnie. No jak? Gdzie miękko? Co ty? Miękko? Nie. No. Dobra. Tamtą musimy zabezpieczyć działkę, ale muszę okamerować i zrobić resztę rzeczy. Tak, i wtedy się I wtedy tam już będzie plac. To już są zbrojenia na Jabłonkową, na dwa domy. Jak znalazł teraz były zbrojenia, nie? No, ale do siebie ukaż. Co? Do siebie. Aha. Całość zagruntowana, czyli mamy gotową powierzchnię do tego, żeby w poniedziałek od rana startować. Również na poniedziałek rano załatwiłem bloczki betonowe pierwszym kursem przylecą. Lecimy, jeszcze chłopaki potną, lecimy przenieść zbrojenia, bo minikoparka w poniedziałek wyjeżdża w Polskę, tak więc wrzucimy jeszcze ją tutaj, ogarniemy to wszystko, żeby to pomieścić łyżki, no i niech służy dalej, niech ktoś składa do kupy silnik i niech służy dalej. A wracając tutaj do tematu, tak jak widzicie jest przygotowane,
teraz doskonale widać na czarnym mazidle, na podkładzie, doskonale widać, jak deszcz wpłynął na to, że jakaś struktura chropowata jest niemalże na całej powierzchni, ale taka sama chropowata, taka sama powierzchnia się zrobiła na całości. Fajnie to wygląda. Parę razy już mieliśmy taką akcję, tak więc szkoda było zacierać, dlatego nie zacieraliśmy, bo już padało w momencie, jak kończyliśmy materiał, a wiedziałem, co nastąpi, tak więc z uwagi na to nie było to zatarte, bo i tak nasze zatarcie niestety poszłoby chodzić. A deszcz i tak zrobił roboty, wygładził tą powierzchnię całkowitą dosłownie w taki sposób, jak widzicie. Dobra, my tam pojedziemy jeszcze tylko uprzątnąć te pręty, przyczepę załadujemy, koparkę wrzucimy. I co? I cóż? Więcej mogę dzisiaj dodać. Tam będę musiał nad ogrodzeniem pójść i to fest. Będę pilnował tylko tej strony. Tam przejdzie, to tamto przejdzie na pewno już. Już nie ma zmiłuj. Jak uszkodzę coś na tym, to już ogrodzeniu takim sprzętem, to tego już sam nie naprawię. Sam oczywiście jestem, nie ma chłopaków, więc nie mam obaw, że ktoś pod spodem się znajdzie. Zaraz przyjadą, chłopaki kończą papę ciąć, a musiałem jechać z przyczepą. Nie jeździliśmy tu na miejsce od pół roku, musiałem przegląd zrobić, bo wyszedł. Musiałem zrobić przegląd, żeby ktoś na przypale nie jechał w Polsce, nie? A ona tu stała dobre pół roku. Tu jak tu, ale wcześniej tam stała, tak więc no właściwie rok stała przyczepa. Skompletuję wszystki cały te z silnika, co demontowałem go, wszystko oczywiście jest na miejscu, w jedno miejsce to wszystko wrzucę i w poniedziałek ma pierwsza osoba, która zadzwoniła, proszę sobie wyobrazić, pierwsza osoba, która zadzwoniła, a dzwoniło osób 50 ponad już w sumie. Obiecałem, że zarezerwuję. Będziemy musieli coś jeszcze pokombinować z łychą, bo chyba będę musiał siłownik poluźnić, żeby się złożyła, no bo na przyczepę za daleko wystaje i będzie pewnie problem, czyli siłownik nas interesuje oczywiście ten. Popuszczę przewody i tyle prawdopodobnie. Dobra, trzeba tam wjechać, żebym sobie boki już mógł ułożyć. Chyba poczekam na chłopaków jednak. Albo i nie. Muszę poczekać, bo nie będę, nie chcę mi się do kontenera latać. Chłopaki klucze mają na busie oczywiście. Poluzić ten siłownik.
bo nie złożymy tego. Jednak bez chłopaków to się nie uda tak, jakbym chciał. A jednak, oczywiście, jeszcze do korekty odpiąć pasy, to już sobie później zrobimy wspólnie. Są asy, co? Mogłem się z nim założyć. Pewnie, że sam będę ładował. Mówi, czuję, że nie załadował komandki. Ty? Nie wierzyłeś? Że sam załadował. Gdzie bym czekał? Tylko wiesz co, Kawa, weź klucze płaskie. Popuścimy siłowniki i złożymy te ramię od razu przy użyciu dłużej, bo... Zobacz, pamiętasz jak wyjeżdżaliśmy wtedy, nie? Co już chodziło. Przy zakręcie dużym zachodzi tak, że... Chociaż nie. Ale złożymy, nie? Tamte teraz to i tak ten. Lepiej, bo wtedy było za rurę. Za rurę było, no. Dobra, damy radę. Obojętnie jak zahaczyć, będzie ok. I złożymy siłownik, skręcimy później przewody. Powoli, Łukasz, nie? I odsuńcie się. A też pod spodem, nie? Polak zawsze wymyśli. Gdzie? Prawa była, nie? Aha. Zobaczcie, on w ogóle będzie ten, się poddawał, poddaje się, widzisz? Widzisz, jak kolej... No, bo to naturalna sprawa, że tak musiało być. Dobra, skręć przewody. Już się napiłeś. Skręcić, co się stało? Jest co? Co? A już nic. Co chcesz? No nic, twierdzielę. Te dupy nie zawracaj. Ten. Ja tak myślałem, nie? No. Wiesz, gdzie ze stokrotką się wywieźcie na wczasy kiedyś? Gdzie? Do Czarnobyla. Ta, już lecę. To chociaż zdjęcie porobisz, będę widział jak jest. Już lecę, kawulec. To mam zwinięty, Paweł. Ja idę, gdzie masz klucze? W kieszeni, tu. Ale poczekaj, bo ja nie wiem, czy mogę, nie? Tu nie ma. Ty, w kontenerze, w kłódce, co ja gadam, na śmietniku leżą. Ale sobie pomacałem kocia. Fajnie, że dobry dostęp, bo na przykład w babce, jak siłowniki poluzowałem, to nie ma dostępu do dalszych króćców i dupa. I nie chciała łychy podnieść. Z drugim to samo musimy zrobić. Z tamtego będę musiał poluźnić, żeby to już... Dobra, zrobimy i do was wracam.